Rychwał to typowa gmina rolnicza wschodniej Wielkopolski. Choć od lat rozwija się z pomocą pieniędzy z Unii Europejskiej, wciąż jest tu wiele do zrobienia. Przecież my jesteśmy gminą, która bardzo mocno jednak odstaje od tych gmin wysoko rozwiniętych i dzisiaj chcielibyśmy przynajmniej zbliżyć się do nich. Na pewno te środki pomogą nam w tym, aby właśnie mieć oczyszczanie, mieć kanalizację, mieć wiele jeszcze innych inwestycji. Szanse na realizację takich pomysłów w gminach przynoszą zintegrowane inwestycje terytorialne, czyli tak zwane ZIT-y. To instrument finansowy Unii Europejskiej przeznaczony dla obszarów miejskich i podmiejskich. Ma pomagać rozwiązywać problemy wykraczające poza obszar jednej gminy lub wspólne dla wszystkich samorządów danego obszaru, na przykład transportowe. Chodzi o to, żeby stworzyć taką formę dojazdu, żeby ona była odpowiedzią na wyzwania klimatyczne, żeby to był transport zeroemisyjny, więc albo autobus, który nie emituje dużej ilości spalin, albo rower, stworzenie bezpiecznej drogi rowerowej. W Koninie podpisano umowę, dzięki której 14 gmin powiatu konińskiego, samorząd powiatowy i miasto Konin otrzymają łącznie 20 milionów euro na inwestycje wykonywane w ramach ZIT-ów. Konin zamierza je wydać na cyfrową dostępność Urzędu Miejskiego, nowe drogi dla rowerów oraz inwestycje związane z klimatem. Tworzenie parków kieszonkowych, tworzenie zieleńców, rozszczelnianie przestrzeni miasta, które są zabetonowane, tak aby rzeczywiście następowała absorpcja wody. Ale w ramach ZIT-ów można też wydawać pieniądze na inne działania, nie tylko inwestycyjne. Powiat głównie będzie się zajmował tak zwanymi programami miękkimi, powiedzmy, prospołecznymi po prostu. Dlatego też na pewno w tych programach znajdą się również i gminy, z tym, że liderem będzie powiat, no ale oczywiście na pewno będziemy włączać gminy. Koniński ZIT nie jest jedynym, jaki powstał we wschodniej części regionu. Drugi łączy miasta Koło i Turek oraz cztery tamtejsze gminy wiejskie.